9 dni do sezonu, widzowie, dokładnie tak. Mamy kolejny odcinek z serii 10 dni do sezonu. Już jesteśmy jeden dzień bliżej i słuchajcie, dzisiaj mam dla was urywek ze streama. Jeśli byliście na streamie, to prawdopodobnie wiecie, o co chodzi. Ale jeśli nie byliście, ale nawet jak byliście na streamie, to będziemy, pokażę wam, co się okazało ze skrzynią, która się pojawi... Czy się skrzynię już mieliśmy, ale to jest długa historia. Teraz, jak możecie zobaczyć, mamy tutaj pewne światło, pewien promień. Zaraz wam wszystko wytłumaczę, ale chcę zrobić dla was taki mały wstęp, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Słuchajcie, w dniu 10 dni do sezonu, czyli w przedwczoraj mieliśmy ten pierwszy mini event, który się wydarzył, czyli energia w oczach tego tutaj, nie wiem jak tutaj go gościa możemy nazwać, no załóżmy, że rycerza, załóżmy, że to jest rycerz, pewnie to jest rycerz. Słuchajcie, mieliśmy pierwsze co, to mieliśmy właśnie tą energię. Później za dnia, w sensie w kolejnym dniu, dostaliśmy kolejny etap tego wszystkiego i cały ten pomnik zaczął świecić się na niebiesko, tak jak to zrobiłem na miniaturce dzień wcześniej. Więc jeśli nie oglądaliście tamtego odcinka, zobaczcie sobie również, jak to tam wyglądało. Chociaż to wygląda chyba teraz dokładnie tak samo. Ale o co mi chodzi? Dostaliśmy pierwsze te błyski w oczach, w sensie tą energię w oczach, i ona przychodziła na cały ten pomnik i przechodziła na miecz, i ten miecz, można powiedzieć, że się ładował. To wszystko będziecie mogli zaraz zobaczyć na urywku tego, co się wydarzyło, w sensie urywku ze streama, więc oglądnijcie sobie to, a później po tym urywku przejdziemy do skrzyni, ale też odpowiem wam na pewne pytanie, które również było nagrywane na streamie. Wiem, że to jest trochę pogmatwane, ale oglądajcie do końca, ponieważ mam kolejne informacje, co będzie się działo dalej. I słuchajcie, jako że jest to seria 10 dni do sezonu, koniecznie bilet wstępu to łapka w górę, subskrypcja, wpisujcie kod Evela w sklepie i wbijajcie na mapkę Zone Warsów. A teraz przejdźmy do urywku ze streama. Ja tego nie będę ciął, żebyście mogli wszystko zobaczyć, więc oglądajcie i zobaczymy się tutaj jeszcze raz po tym urywku. A więc widzowie, mamy kolejny dzień, jest za 2:20, dokładnie o godzinie 20:00. Prawdopodobnie się coś wydarzy, w sensie, ponieważ tutaj przez wcześniejszy czas mieliśmy ładowanie miecza, no nie? Ja pierwszy raz to widziałem, jak miecz był załadowany do jakiegoś momentu i wpadłem na to, że być może o to chodzi. I teraz właśnie czytam na Twitterku, że tak, ten miecz się ładował i mamy mieć jakąś animację tego wszystkiego, więc będziemy mieli taki kolejny mini event, więc no możecie zostawić łapki w górę, bo jak co sezon tak będzie, no to... Ja jestem zadowolony, bo ja lubię te końcówki. 10 dni do sezonu wtedy siedzi, więc teraz jak czekamy, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o kodzie Evela w sklepie, no i po tym pewnie przejdziemy na gierkę na mapie, także możecie też dać sobie mapę do ulubionych i tak dalej. W sensie to bardziej mówię na streamie, ponieważ jest stream. I jeśli jutro znowu coś będzie, no to godzina 20. A teraz widzowie, zostało 30 sekund, ale czy coś się wydarzy? Tego nie wie nikt. Wy jak oglądacie to na YouTubie, no to pewnie, ty, ale jego podwali, on zginie i będzie problem. Ogólnie tak, jeśli oglądacie na YouTubie, to pewnie coś wydarzyło, jak nie oglądacie, to i tak nie zobaczycie tego, ale osoby, które są teraz na streamie, no to nie wiem, widzowie, czy coś się wydarzy, tak szczerze. 9 sekund, zobaczymy, czy coś będzie. Bo to i tak już się dzisiaj zmieniło, no nie? W sensie, jak wczorajszy odcinek był, to były tylko oczy. O! Dobra, widzowie, no i tak, no, mamy coś, tak, 20. Oglądnijmy. Mówiłem. Łapkę w górę zostaw teraz, tak jak on. I... Okej, ej, fajne, lubię takie eventy na koniec sezonu, to mi się podoba. Okej. Dobra, czyli on znowu to jakby rozwala tą kopułę i tam jest drugi promień. Ej, lubię te Fortnite'y na koniec sezonu teraz. Fajnie by było, jakby tak było cały czas. I co teraz, widzowie? Ogólnie zepsuła się animacja. To raz, bo mieczek został tu, gdzie był wcześniej. On odkłada ten miecz i prawdopodobnie on się wygasi. Ale to nie wszystko, ponieważ tam coś się stało, więc tam teraz idziemy. I zaraz to sprawdzimy, jak to wygląda. Czyli on się zaktywował. I czy się będzie tak dalej świecić? Wygląda na to, że tak. Zakrzak gdzieś tam strzela, żebyśmy chyba szli w tamtą stronę. Więc my idziemy teraz tam. On tak zostaje.
A my lecimy zobaczyć, co się stało ze skrzynką, bo i mamy tam to żółte światło, a tam mamy niebieskie, ale to są Star Warsy, więc to nieważne. Lecimy tam, zobaczymy, co tam się wydarzyło. Mamy tego gościa załadowanego tam. On jest mocno teraz załadowany, więc prawdopodobnie to jest ostatnia część tego mini-eventu, chociaż nie wiadomo. No i przechodzimy sobie do skrzynki, bo być może albo tam się już skończyło i na skrzynce się coś będzie działo teraz, na przykład, nie wiem, w sobotę, albo coś takiego, że ta skrzynka znowu będzie tak jak wcześniej, że ta ręka otwierała, ta ręka się przebijała, mieliśmy wyrwy i małe etapy, ale teraz znowu mamy, zobaczcie, jak się ekran ściemnia na full. O, ej, dobre to jest. Zobaczcie, jak się ściemnia ekran i mamy... Ej, co, czy to będzie kolejne ładowanie tutaj? W sensie, że to się będzie znowu zapełniać? Nie, ej, no, w sumie? Ej, w sumie tak to wygląda. Więc być może będziemy mieli znowu kolejny etap tego wszystkiego, ale nie wiem, no tak to wygląda, jakby coś tam było, jakaś taka... jakby coś się zbierało w tej kuli. Napiszcie wy w komentarzu, czy też to widzicie, ale wydaje mi się, że to będzie działać tak jak tamten miecz, czyli będziemy mieli tak jakby małe przejście do fulla. Chodźmy jeszcze na powtórkę, sprawdźmy, jak to na powtórce wyglądało. I słuchajcie, to co widzieliście wcześniej, był to, tak jak powiedziałem na samym wstępie tego odcinka, był to urywek. I tam zastanawialiśmy się w tym urywku, z tego co pamiętam, czy to coś w skrzynce się napełnia. Teraz odpowiem wam na to pytanie. Ja już czytałem na Twitterze, że jest to kolejne odliczanie, i już to możemy zobaczyć, że jest to kolejne odliczanie do tego, co wydarzy się być może w dniu dzisiejszym o 20. Więc jeśli będziecie chcieli zobaczyć, co tutaj się będzie działo, bo ja sam jestem ciekaw. Zobaczcie, ten ekran też się tutaj ściemnia. No to wbijajcie na streama wieczornego, na pewno będzie streamek, ja na pewno go zapowiem. No i słuchajcie, tylko a tak teraz patrzę na tą skrzynkę i wydaje mi się, że to wszystko może wydarzyć się nieco wcześniej, dlatego że minęło około 4 godziny od tego, od godziny 20 i to się lekko uzupełniło. No, czy to będzie wieczorem? Nie mam zielonego pojęcia, ale trochę tak to wygląda, jakby to miało być, no, nieco wcześniej. Jeśli będzie nieco wcześniej, to ja dla was na pewno nagram odcinek, co tutaj się wydarzyło. Pewnie, no nie wiem, wstanę rano i jeśli będzie mało, to nagram na pewno dla was odcinek. Także tak to wygląda. Być może ta skrzynka znowu się otworzy. Chyba, no w sumie może by to nie było jakieś takie... No być może znowu się otworzy i cała mapa zostanie skażona, albo ta skrzynka wybuchnie. Tego, widzowie, nie wiem, ale wygląda to bardzo ciekawie. Ja nie... Zobaczcie w ogóle, że ta woda tutaj jest bardziej taka zielona, w sensie taki jasny kolor, niż tutaj. Ale z czego to wynika? Możecie wy napisać w komentarzu. Także, widzowie, jeśli chodzi o to, co się dzieje, to jestem mega zadowolony, bo jest też co nagrywać w tej serii 10 dni do sezonu. Jeśli ją lubicie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie koniecznie kanał. No i widzowie, bardzo wam dziękuję za wpisywanie kodu Evela w sklepie. Także to by było na tyle. Wy wpadajcie na olimpiadę youtuberów, która wam się tutaj wyświetla. I trzymajcie się. Do zobaczenia na streamie wieczorem. Trzymajcie się. Cześć!